Siemanko, usłyszałem ostatnio pod Bitomatem, że niestety kolejna osoba dała się złapać na wędkę z kamerów na tak zwany ubój świń. Chodzi oczywiście o proceder, który opiera się na tym, że ofiara jest skrzętnie manipulowana i nakłaniana do tego, aby zainwestować swoje pieniądze w fałszywe platformy kryptowalutowe, ale i niekiedy dochodzi do takich sytuacji, że taka osoba nieświadomie bierze udział w praniu pieniędzy z wykorzystaniem właśnie kryptowalut. Największym problemem tego wszystkiego jest to, że skamerzy wykorzystują takie nasze podstawowe potrzeby, jak bycie przez kogoś kochanym, bycie dla kogoś ważnym, aby ktoś się nami zainteresował, żeby komuś zależało na relacji z nami i tak dalej. Gdzie takich osób my szukamy codziennie? No przeważnie właśnie na aplikacjach randkowych, czyli Tinder, Badoo i tak dalej. Tam roi się od tego rodzaju właśnie oszustów, którzy tylko czekają na to, żeby spotkać taką osobę, która na przykład niedawno przeżyła jakiś zawód miłosny, czuje się bardzo samotna, potrzebuje właśnie być dla kogoś ważna, kochana i tak dalej. Wtedy taki oszust już wie, że tak powiem, może działać. Schemat uboju świń jest dosyć prosty, ponieważ taka osoba, kiedy już nawiąże z nami kontakt, bardzo szybko będzie chciała z nami utrzymać bliższą relację na zasadzie, że każdego dnia będzie do nas pisać. Będzie nas utwierdzać w przekonaniu, że jesteśmy dla niej ważni, że zależy temu skamerowi na relacji z nami. My oczywiście absolutnie nie wiemy, że to jest oszust, ponieważ wiecie, serduszko zabiło mocniej. Poczuliśmy do kogoś miętę. W końcu ktoś się nami interesuje. Dla kogoś jesteśmy właśnie dosyć bliscy. Chociaż to jest tylko cały czas relacja internetowa. No ale takie mamy czasy. Taka osoba będzie oczywiście nam wysyłać sygnały, że absolutnie bardzo rozumie, co my czujemy. Że absolutnie wspiera nas na każdym kroku. Popiera wszystkie nasze decyzje, służy zawsze radą, jest na każde nasze zawołanie. Z tym, że oczywiście cały czas przez sieć. Nie spotka się z nami na żywo. Będzie jak najdłużej odwlekać właśnie ten moment, aby z nami się spotkać w realnym życiu. Zawsze będzie miała jakąś wymówkę. Ciągle jestem w delegacjach. Jestem chory, mieszkam daleko, teraz nie, bo coś tam. Oczywiście taki oszust będzie przedstawiał siebie w jak najlepszym świetle. Tutaj patrzcie, mam jakiś biznes, inwestuję, działam na różnych rynkach, odnoszę sukcesy, wyciągam bardzo duże zwroty z danej inwestycji. Oczywiście wszystkiemu temu będzie nierzadko towarzyszyło takie dostojne życie na zdjęciach takiej osoby, że patrzcie, tutaj jestem na jachcie w Dubaju, ciągle w podróży, samoloty i tak dalej. Wszystko oczywiście, żeby nas przekonać, że taka osoba faktycznie wie, jak robić pieniądze i że możemy jej zaufać. Chociaż z drugiej strony, czy taki rekin finansjery będzie miał czas, żeby szukać sobie miłości na Tinderze czy Badu? No ale wiadomo, serce nie sługa i kiedy poczujemy tylko śmięte, to najczęściej bywa tak, że wszystkie jakieś takie red alerty się wyłączają, a rozsądek gdzieś tam idzie spać. No właśnie, kiedy powinny nam się zapalić czerwone lampki, jeżeli ktoś zaczyna nam coraz bardziej pokazywać, że to jest dosyć podejrzana relacja, która, prawdę mówiąc, jest toxic. No właśnie, unika z nami taka osoba relacji face to face w realnym życiu. Cały czas będzie chciała utrzymywać relację stricte internetową. Bardzo szybko, jak zacznie z nami już rozmawiać, to nakłoni nas do tego, aby przenieść się na jakiś inny komunikator, a nie przez właśnie Badoo, Tinder i tak dalej, tylko na przykład na jakiś Telegram czy WhatsApp, no bo wiecie, jak usuniesz numer telefonu, to również znika historia rozmów z taką osobą, więc po wszystkim nie będziemy za bardzo mieli dowodu na to, że ktoś nas na przykład namówił do tego, żeby wziąć udział w fałszywym programie inwestycyjnym, a nie daj Boże nakłonił do tego, żeby pośrednio prać pieniądze przy pomocy kryptowalut. O tym trochę później. Jak w takim razie zweryfikować, czy faktycznie po drugiej stronie jest ta osoba, za którą się podaje, a nie zwykły oszust? Sprawdźcie oczywiście social media takiej osoby, z którą sobie tam piszemy. To nie jest tak, że oszustem z Tindera zawsze jest chłop. Może być to kobieta, która również bardzo skrzętnie wykorzystuje swoje jakieś tam wdzięki.
Czasami jest to niezależne, kto siedzi tak naprawdę po drugiej stronie, ponieważ cała postać, cały ten wizerunek, który my mamy przed sobą, jest wykreowany przez sztuczną inteligencję. Albo po prostu jest to komuś skradziona tożsamość, ponieważ takich sytuacji również nie brakuje. Można bardzo łatwo dzisiaj kupić sobie dane osobowe kogoś w dark webie, albo wykreować poprzez po prostu właśnie sztuczną inteligencję. Tak więc weryfikujcie jak najwięcej platform społecznościowych takiej osoby. Nie tylko Facebook czy Instagram, ale na przykład LinkedIn, Twitter. Patrzcie w ogóle, kogo takie osoby mają znajomych. Czy to nie są właśnie sztucznie wykreowane boty? Jakie są komentarze pod zdjęciami? Halo, halo, to wszystko wygląda bardzo sztucznie i jakoś tak, wiecie, nienaturalnie. Dążcie zawsze właśnie do spotkania się na żywo. Poznajcie grono takiej osoby, z kim się zadaje, z kim współpracuje. Popytajcie na przykład kogoś, jeżeli na przykład taka osoba wam mówi, że ma żyłkę do interesów, że specjalizuje się w tym, a nie innym segmencie inwestycyjnym, a wy absolutnie nie macie żadnego pojęcia o tym, pomyślcie, kto z waszego otoczenia może się znać na tym. Popytajcie, czy dane programy, na przykład inwestycyjne, faktycznie dają takie szanse zwrotu. Czy to nie jest wygórowana jakaś tam liczba? Czy dana platforma, do której ktoś nas próbuje przekonać, nie jest gdzieś na liście ostrzeżeń, na przykład przez KNF? W kryptowalutach na przykład jest strona crypts.pl, gdzie też jest zakładka, gdzie można znaleźć ostrzeżenia przed różnymi fałszywymi brokerami. Tego jest naprawdę od groma, tak więc słuchajcie, trzeba robić research. No ale przede wszystkim, czy na serwisach randkowych będziemy szukać sobie kogoś, kogo my będziemy nakłaniać do tego, żeby zainwestował w jakąś, wiecie, platformę i tak dalej. Przecież to nie po to powstają takie serwisy. Nigdy absolutnie nie podawajcie swoich wrażliwych danych osobie z internetu, ponieważ ktoś może przy pomocy phishingu dostać się do naszego konta bankowego i absolutnie je wyczyścić, albo nie daj Boże wziąć na nasze dane kredyt. To również tyczy się platform kryptowalutowych. Bywa i tak, że ktoś już z nami jednak zacznie się spotykać na żywo, ponieważ oczywiście relacje, które się opierają na uboju świń, to nie jest kwestia tygodnia i dwóch, a czasami trwa to nawet przez kilka miesięcy, a nawet i lat. Ponieważ jeżeli ktoś kogoś tak dobrze zmanipuluje, to może to robić naprawdę przez długi okres czasu. No ale mamy taką sytuację, że spotykamy się z kimś już wielokrotnie na żywo i nagle dostajemy taką prośbę, że weź proszę te pieniądze, załóż sobie konto na giełdzie kryptowalut, wpłać te środki, kup za to kryptowaluty i na przykład właśnie wyślij na dany adres. Albo idź do bitomatu, wpłać tę gotóweczkę, wyślij na ten adres kryptowalutowy i to tyle. Oczywiście będzie nam to uargumentowane, że to jest adres kogoś tam bliskiego, zagranicy, kto gdzieś tam nie ma dostępu do konta bankowego, bo coś tam, komornik, bla bla bla, wiadomo. No ale dlaczego ktoś tam będzie dawał swoje pieniądze i prosił, żebyśmy wysłali środki na dany adres? Ponieważ my udzielimy wtedy swoich danych osobowych, żeby dokonać właśnie weryfikacji na giełdzie, czy również w bitomacie, no bo wiadomo, KYC jest wszędzie już od kwoty 1000 euro, musimy potwierdzić swoje dane, no ale przecież my nic nie robimy złego, my tylko pomagamy komuś, kto jest dla nas bardzo ważny, kto o nas się troszczy i tak dalej. Wysyłamy środki i finalnie okazuje się, że zostaliśmy słupem w procesie prania pieniędzy. A że blockchain jest transparentny, to na przykład jeżeli ktoś z organów ścigania namierzy taką transakcję i wiecie, dojdzie do tego, że my jesteśmy nadawcą właśnie tych środków, to automatycznie my stajemy się w świetle prawa odpowiedzialni za to, że bierzemy udział w procederze prania pieniędzy i to nam, smutni panowie, któregoś pięknego dnia o 6 rano zapukają do drzwi i to nam będzie groziła kara pozbawienia wolności za wspieranie grup terrorystycznych i pranie pieniędzy. Również oczywiście nigdy nie podawajcie żadnych wrażliwych danych, na przykład firmowych, ponieważ ktoś może się nami zainteresować tylko z tego względu, że pracujemy na przykład w jakiejś firmie, która posiada bardzo istotne informacje, które można za niemały pieniądz sprzedać na czarnym rynku, a my jako pracownicy będziemy posiadać dostęp do tych informacji i ktoś nas będzie na tyle chciał zmanipulować, żeby od nas te informacje uzyskać. Tak więc miejcie również to na względzie.
Podsumowując, zawsze starajcie się na żywo spotkać z kimś z internetu, ponieważ jeżeli ktoś będzie jak najdłużej odwlekał do tego spotkania, prawdopodobnie już to jest pierwsza rzecz, żeby zapaliła nam się czerwona lampka. Jeżeli ktoś naprawdę zbyt wydaje się idealny w internecie, nie chodzi o to, że ma wspólne zainteresowania i podobny pogląd na świat jak my, tylko że jest super biznesmenem, wszystko pięknie, tutaj drogie zegarki, samochody, podróże, ubrania markowe, no to jednak słuchajcie, no to nie wygląda na kandydata na męża czy żonę z Tindera, naprawdę. Żadnych danych wrażliwych typu PESEL, dane do logowania i tak dalej. Nie mówcie, w jakich kontach macie pieniądze, na jakich giełdach trzymacie swoje kryptowaluty. Nie inwestujecie w żadne podejrzane platformy czy tokeny, nawet jeżeli ktoś zapewnia, że to jest pewny zysk. I oczywiście żadnych przysług, że wyślij te kryptowaluty w moim imieniu ze swojego konta na dany adres. Wpłać tę gotówkę w bitomacie, wyślij gdzieś do kogoś. Absolutnie tego nie robimy. Jeżeli ktoś ma taką potrzebę, niech sobie samemu wykombinuje, jak to zrobić, ale nie bądźmy pośrednikami, ponieważ stajemy się zwykłymi supami i przez to w świetle prawa stajemy się również kryminalistami. Tak więc jeżeli się dowiecie, że ktoś z waszego towarzystwa jest w jakiejś takiej dziwnej relacji, wiecie, niby romantycznej, internetowej, no bo takie mamy czasy, jak już mówiłem, ostrzeżcie taką osobę, żeby była jak najbardziej czujna, no bo nie oszukujmy się, serce nie sługa. Kiedy poczujemy do kogoś mięte, to ten zdrowy rozsądek bardzo często po prostu się wyłącza. Dzięki za oglądanie do końca, zapraszam do śledzenia serii, zostawcie nam tutaj suba i widzimy się w kolejnych odcinkach, co usłyszałem pod bitomatem.